I modyczku, czyści czołem, czeski z tej strony, witam was w lewym interesie serwisie cewskiego. O, w ogóle to karton mogę tutaj sprzedać chyba. Tam coś jest? Chyba nie, cyk. Nie, ale te przyciski tutaj, jakaś taka klawiszologia tutaj jest krzywo ustawiona. Ale no, nie wiem po co ta sprzedawczyni jest tak naprawdę. Ja tu coś sprzedaję? Raczej chyba nie. Albo tu miało coś być do sprzedawania, ale nie wyszło. Dobra. Lecimy dalej z komputerami, tak? No tutaj mamy karteczkę. Proszę naprawić mój komputer. Enigmatycznie i tak strasznie tajemniczo. O. Computer not working. Hello, ty masz coś tu w ogóle, coś... Nie, no masz tu. A, może zasilacz. Czekaj. Stefan. Spójrzmy sobie tutaj. Bo jak zasilacz pewnie nie powinno, awaria zasilania obawia się zazwyczaj trząsącym dźwiękiem i żaden obraz się nie pojawia. Nie wiem, nie było żadnego dźwięku. Ale w ogóle się nie włączył, to ja bym stawiał na zasilacz. Tyk. Że bardzo szybkie skanowanko. Się okaże, że to nie zasilacz. Co jeszcze może być? A nie, jest zasilacz. 90... Jezus, dopiero w 96 sektorze. Kurczę, szkoda, że nie mieli twórcy więcej jakichś pomysłów na takie gagi, jak mieliśmy na początku tutaj tych klientów przychodzących. Kot gruby, ochroniarz strzela. A my możemy może sobie też jakieś umiejętności chyba kupić. Ile kolejna ten kierowca? Zainstaluj sterowniki znacznie szybciej. Kierowca bombowca. Ile mamy? Kupujemy. A co było w ogóle następne? I po ile? Umiejętności. Szybka naprawa. Zwiększ szybkość naprawy części. O. To może być dobre. Cyk. Zasilacz, cyk. Dobra. Biały ekran. Czy sobie znowu przypomnę, to była płyta główna? Tak. Widzicie, jeszcze pamiętam, tak więc nie jest ze mną źle. Cyk. No, ale byś weź to połóż, Stefan. Jest, można tak położyć na, z boku. Z boczku. Można położyć, żeby nie było. Chciałbym też się przejść do tych robotów. Zobaczyć tam. Właśnie tam 500 dolców chyba potrzeba, nie? Bo można było to zrobić. Też 96. Kurna. Kot mi znowu miał, czy znowu nie ma co żryć. Idź mi stąd, kocie. Właśnie, przejdźmy się, bo my mamy kasę teraz już do tego tutaj, żeby zapłacić. Dzień dobry. Welcome. Masz płacić. Spotkanie. Dobra, teraz będę miał wstęp? Będę miał. Ja tutaj mogę robić. Robot. Ja tu nic nie mogę robić. O! Rozpocznij bitwę. Aktualizacja. To jest aktualizacja. Mogę tu jakieś kupować im. Mogę robić swojego robota. Robić? O. Zażrzem go w łom. Robota mojego. Dobra. I co? Czekaj. Arena. Rozpocznij bitwę. Mogę sterować? Nie. A to automatycznie się steruje. Kurde. Ej, mój ten. Mój robot przegrywa. O nie! Niszcz go! Poszukali mnie, kurna. Ale jeszcze... Ale pamiętacie te... Znaczy nie wiem, czy pamiętacie, czy oglądaliście. Kiedyś było na Discovery takie programy z robotami walczącymi. Ja jeszcze to dobrze pamiętam. I to jest chyba coś na wzór tego tak naprawdę. Dobra. Idziemy zarobić kasę, bo wszystko przewaliłem. No. Na roboty.
Trzeba trochę zarobić teraz. Jak tam? Uruchamia się teraz wszystko? Pięknie, elegancko? No tak. No i pięknie! O, nie wiem jakie hasło. Ale w sumie to nie potrzebuję tego raz. Bo ja bym miałem tylko naprawić, nie? Nie. Pytanie, czy ja mogę na przykład jeszcze mu... A, jest czysty, dobra. Dobra. Cyk. Cyk. Dobra, cyk. Dobra. I wysyłamy. Nara. 300 dolców, no mało, kurde, za tak. Dawaj, dawaj kolejny. Cyk. Dobra, dobra, proszę naprawić mój komputer. No i kolejny z zepsutym kompem. Niebieskie. To był ten. Karta graficzna? Nie, karta graficzna inaczej. Dysk twardy. Cyk, bierzemy. Rozpocznij skanowanko. No, panie. 63. Cyk. Fajny ma pomysł ta gra na swoją, tylko no, widać, że to już staje się takie powtarzalne i tutaj więcej pomysłów nie ma, nie? Ale jakby to było, to tak nawet się przyjemnie gra. Jakby tu jeszcze taki można było sklep otworzyć, powiedzmy, żeby mógł sprzedawać części. Jakieś skupować, jakieś te stare komputery, powiedzmy, rozbrajać je i sprzedawać, powiedzmy, na części, czy coś takiego. Czy składać jakieś komputery z jakichś tych części. To by było fajne, tylko że no widać, że ta gra no nie ma więcej pomysłów na siebie. Szkoda. Chyba się uruchomi. Tak? Pójdzie wszystko? Pójdzie. Dobra. To już nie sprawdzamy więcej. Cyk. Szybko. Cyk. Żeby tylko zgarnąć kasę. Proszę. To jest jakiś kolejny kod. A nie, to jest ten mój kod? Który do mnie chodzi? Chyba tak, tylko on tak sobie chodzi i tu i tam. Dobra, poka kolejny komputer. O, tutaj widzę większą listę. Chcę płytę główną. Czy możesz podkręcić mój komputer? Dobra, chcę aplikację. Mam nieaktualne sterowniki. Mój system nie jest oryginalny. Czyli płytę główną. Co, ty nie masz płyty głównej? Człowieku. Trzeba będzie zamówić jakąś płytę główną. No dobra, bierzemy... O, opinię, proszę bardzo. Wykonałem niesamowitą robotę. Chyba ja wykonałem. Technik odkrył w moim komputerze ukrytą mapę skarbu. Tam jesteś jak ten skarb. Dron. Płyta główna. Kupię mu... taką. Z. 700 albo taką. O. Zaszalejmy. I tak on, i tak klient płaci. O, już kolejny komp przyszedł. Dobrze, dobrze. Tak tylko z ciekawości spojrzę. Czyścić komputer, aplikacje, nieaktualne sterowniki. No, takie już powtarzalne strasznie są te. Dzień dobry, panie dronie. Dziękuję. Otwórz pudło. Proszę się nie pchać. Tyk. Tyk. Dobra. Uruchamiamy. A że coś jeszcze będzie popsute. Ale tu powinien też dostać więcej kasy za to, że kupiłem tego rubnika. A, i tak będę musiał włożyć to. Tyk. Podpięte. Tyk. Dobra, po kolei teraz lećmy. Notatki. Pendrive. Chcę, czy możesz podkręcić? To będzie tak. Overcooked. Co on tam chce? 0,18. To w ten sposób. I minimum 77. Dobra, cyk.
odkręcenie. No, no, no. Łatwo. Dobra, mamy to. To już nie potrzebuje. Aplikacje MSM. Tyk. Tyk. Zainstalować. Tyk. Później nieaktualne sterowniki. Tyk. A, czy Windows też chciał? Tak. Tu mu zaraz też zrobimy. LF. CP. F, G, X, L, T, D, 7, E, 6, S, M. Wchodzić, cyk, już ma oryginalnego Windowsa. Ale to przynajmniej teraz szybciej nam się te sterowniki też... Dobra. Tu i widzę, że jeszcze te ostatnie będą te sterowniki. Cyk i cyk. No i pięknie, no. Sterowniki, system operacyjny, czyli tak naprawdę wszystko zrobiliśmy, co potrzebowaliśmy. A, nie można tutaj wpisać. No dobra. www.deep.com. To jest deep.com. Klucze od... O, tu można te klucze od bloku więcej kupować. Wirus Manager. Krzycz klucz. Dobra. Zrobiliśmy to, co potrzebowaliśmy. Znaczy to, co klient chciał. Cyk. Kalkulacja. O, tutaj możemy zarobić trochę więcej. Ale wydaliśmy też 300 coś dolarów na... Zapomniałem odpiąć. Zapomniałem może jego flash dysku odpiąć, ale chyba mogę kupić od niego, nie? Dobra, dawaj. Kurna. I 50 dolców poszło się rypać, nie? Jest. To chyba jest to, mam nadzieję. Dobra, czy... O, nowy komp. Dobra, cyk, dawaj. Co tu mamy? Chcę wyczyścić komputer, chcę aplikację Winar, sterowniki i Windows. Dobra. Nie. Brudny. Coś ty z tym robił? U fajdanego kompa mi tutaj do biura przyniósł. No co za łajza jedna. Lekko brudny już tylko. Czysty. Perfekcyjnie czysty już. Dobra. Muszę pamiętać, żeby odpinać tego. Dysk przenośny. USB. Ten nasz. Bo kurde, no właśnie, bo później będę tracił. O, kolejnego kompa przynieśli, bo słyszę dzwoneczek. Dobra, dawaj, 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 chłopi. Muszę zobaczyć też... Jezus. Jak się pozbyć tego gówna? Tutaj. Nie to. Wirusy. Tu, detale. Powinny się trzymać klucz od właścicieli wirusa i wpisać go w CMD. A, czyli kupić tutaj. Później wpisać tutaj. O Jezu. Chcę wyczyścić komputer, chcę aplikację. Aha, ja nie mam hasła tutaj też do niego. To teraz tak, jeszcze raz tu. Kurde. Pani. Nie krzycz pani. Nie, naprawdę? Dobra, jest. To jest strasznie denerwujące. Już to mówiłem wcześniej też. Dobra, dawaj. Buzzcracker.
Jakie stan? Sunshine. You know sunshine when she's gone. Du, du, du. Dobra, shut up. Dawaj, próbujemy zrobić klucz do wirusa. Cyk. Cyk. A czy można to... Siedem. Jak już na to ten? Jak to się wpisuje do tego CMD? A tutaj, dobra. Icho, 7187 0749 1082 4372. Już? Ja tutaj coś źle wpisałem, czekajcie. Wirusy. X. Aha, czekaj, powinieneś wpisać klucz wirusa. X. XBB2. I wtedy ten klucz, dobra. XBB2. Teraz. Bo jest, nie można jakoś przekopiować? 7187 0749 1082 437 4372 XBB2 71 bla bla bla. To czemu nie mogę tego? Źle wpisuję? Jak to jest ten? Czekajcie, czekajcie. Powinien się otrzymać klucz od właścicieli wirusa i wpisać go w CMD. Rymki, tak? To chodziło o to, żeby kupić. No i fix BB2 tutaj jest. Dlaczego to nie zadziałało? Nie wiem, czemu to nie zadziałało, tak szczerze powiedziawszy. XBB2? X? Jezus! Marysieńko! 7187 0749. Może bez myślników? Siedem, cztery, dziewięć, osiem, dwa, cztery, trzy, siedem, dwa. X, EB, dwa tam jest. Osiem, siedem, zero, siedem, cztery, dziewięć, jeden, zero, osiem, dwa, cztery, trzy, osiem. No nareszcie! Coś musiałem źle wpisać wcześniej. Dobra, dziękuję. Jezus, nareszcie się przestała drzeć. Chcę aplikacji WinRara. Cyk. Dobra, będzie miał sterowniki i Windows. No dobra, no to teraz standardowo, czyli tak, sterowniki. Może od razu zróbmy cyk. 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 Windowsik. Hmm. 2B. N7 O 3SB Z Yeti 6 L 5D L2 Nailka. I chyba wszystko załatwione tak naprawdę. Wyczyszczone, wszystko zaktualizowane, elegancko. Czekajcie, a ja bym tu jeszcze zobaczył, bo tu są jakieś... A, to są te same. O, babcia została przy puzzlach i gruby kot. Nie można tak normalnie wejść, myślałem, że ten...
Można coś napisać? Dupa. Zostawię mu w notatniku. Dobra. Cyk, cyk. 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 No, czemu tak mało? Tak mało płatne to jest? Tutaj. Ale kiepścizna. Ja chciałbym więcej dostać kasy za to. A, następny komp. O Jezus, ile tu się zebrało kompów. Mój komputer nie włącza się. Jeszcze kilka rzeczy, które chcę. Kartę graficzną chcę. No, dziwne, że ci się komp nie włącza, jeżeli nie masz karty graficznej, nie? Hasło to Mountain 44, a imię jego to 44. Dobra, zacznijmy od czyszczenia, bo do brudnego kompa to ja się nie będę w ogóle dotykał. Nie wiadomo, co ze mną zrobili. Dziś, kurde, będą tutaj lepkie palce i te rzeczy. Jestem ciekawy, czy w zależności od tego, jaką kupujemy część do tego kompa, bo dostajemy też tyle kasy. No, mam nadzieję, że tak. To może najdroższą kupmy. On chce kartę graficzną, nie? No, nie ma tutaj. Karta wyświetlacza, dobra. Próbujmy kupić najdroższą. Karta wystawowa. A, najdroższą nie kupuję, bo... A nie, mam tyle kasy. Ale może nie ryzykujmy. Dobra, ale za taką mu kupimy. ZTX 55 12 giga. Szale... Dawaj. Klient płaci. Klient płaci, bo nie ma gaci. Pan cowboy tutaj cały czas strzela do kogoś. Nie. Kot mnie przesunął. Gdzie moje zamówienie? Jest. Myślałem, że mnie oszukali na kartę. Dawaj. Dawaj, zamontujemy mu taką kartę, że kurde, panie. Będzie musiał kredyt wziąć, żeby zapłacić. Dobra. Zobaczmy, czy mu się w ogóle ten komp uruchamia. To chyba wiem, co to było. To chyba był RAM. Z powtarzające się sygnały dźwiękowe. Tak, wydaje mi się, że to RAM. RAM, 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 RAM. Tyk. Dawaj. Naprawiamy. No i łatwo. Tyk. Co, pani Heleno, co pani tu robi w ogóle, tak ten pracuje? Czy ma pani jakieś korzyści? Dla mnie. W ogóle poczekajcie, bo ja żebym jeszcze raz przeczytał. Co ona mi daje? Targuje się i sprzedaje dla ciebie. Twoi klienci nie muszą czekać. Ale czekaj, ale co ja sprzedaję? Ja przecież nic nie sprzedaję. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi z tą Helenką. Sztuczne miejsce pracy wygenerowałem, ale trudno się mówi. Dobra. O! To była płyta gówna. Idź. Dawaj. Rozpocznij skanowanie. W sumie to naprawianie chyba najbardziej nam się opłaca, bo za jedną rzecz naprawioną mamy chyba tam 150 nam płacą. No to w sumie naprawianie to jest najlepsze, tak naprawdę. Tyk. Niech się naprawia. Lenka, ty naprawdę... Koteł. Gdzie ja mogę to wyrzucić? Naprawdę nie mogę. O, mogę! Nie, nie można. O pudełko. Nie wiem, na razie niech będzie tutaj. Nie wiem, czy ja mogę gdzieś wyrzucić te puste pokocie rzeczy. Dobra. Dawaj. Dziwniejsze, że z niektórych rzeczy wychodzimy escape'em, a z niektórych trzeba Q wcisnąć.
taka niekonsekwencja też trochę. To przeszkadza też w przyzwyczajeniu się, nawet jak gramy w grę regularnie. Też nie wiem, czy tutaj można powiedzieć o granie regularne, bo to Mountain 44, bo tu już więcej nic nie ma. Dobra. Co tu mamy? Don't open. Bidlex? Co? To jest? Broniony? Co to jest za hasło? Mój komputer nie włącza się. Dobra, to już się włącza. Kartę graficzną masz. Wyczyścić, wyczyściłem. Czy mogę podkręcić mój procesor? Dobra. Nie mówcie mi... Ja znowu sprzedałem... Ja mam kasę jeszcze? Bo ja znowu sprzedałem swojego pendrive'a. Tak a propos. Siema. Dobra. Overclocked. I tak, 0,49. Ej, tu ty chcesz tak, kurczę. Widzę. Mocno podkręcić. 99. No, powiedzmy, że mocno. Nie za mocno, ale są małe szanse na powodzenie. W ogóle bajnej kasy nie będę miał teraz. Zaraz. Dobra, jest sukces. Ok. Podkręcone. Chcę AVR. Pójmy, cyk. A może to było do tego hasła? Mu też to za... A, nie mogę dwóch instalować naraz. Jeszcze system operacyjny. Mam pewien pomysł jeszcze z tym hasłem, żeby coś zrobić. R7NL ZD SS D Z 3N. Dobra. Oryginalny Windowsik. Weźmy sobie. To bym sobie zainstalował, bo coś mi się wydaje, że jak piszę te hasło i to w to, to mi się uda coś. Nie wiem, zobaczymy. Mam takie przeczucie. Dobra, czekajcie, to zrobiłem. Dobra, wszystko mu zrobiłem, ale jeszcze pogrzebmy mu na komputerze. Będę taka świnia. Dobra, spróbujmy teraz tak. Bidlex. 2, 1, 2, 3, 7, 8. Jest do tego. Okej. Okay. Do czego to może jeszcze być hasło? Czekaj. Lex 2, 1, 2, 3, 7, 8. No cóż, pamiętajcie, nie zachowujcie swoich haseł do kont bankowych na komputerze, bo możecie je stracić. Dobra, trudno się mówi. Ja zarobiłem więcej. Nie wiem, czy on będzie miał teraz z czego zapłacić. Mam nadzieję, że trochę w gotówce miał pieniędzy. Tyk. Siaka jeszcze by zapłaci. No dobra. Proszę. Dobra, idziemy spać, bo mi się mroczki przed oczami robią. Jeśli nie będziesz spać, to zemdlejesz. Nieprawda, bo pójdę spać. Dzień dobry, ja dzisiaj dużo zarobiłem, to proszę. Okradłem gościa. No cóż, no zdarza się. Pamiętajcie, to jest nauczka też dla was. Nie zostawiajcie haseł do konta na komputerze. Adolców, robo dziewczyna? Robo dziewczynę. Weźmy. O. Ach. Ja mogę sobie ten do mojego tego. No i teraz mamy też androidkę.
No i mogę sobie ją gdzieś położyć. Where? Mogę ten? Dobra, weźmiemy sobie na zaplecze. O, będzie tutaj. Tam się wyginała. No i elegancko. A pani. Pani Zofio, tutaj miotełka, tutaj widzę, że ten. Bardzo czysto. Miotełkę tutaj pani zapomniała ten ułożyć ładnie. Będzie tu. Dobra, pani Helenko, co tam mamy dzisiaj do roboty? Czy możesz podkręcić mój komputer? Chcę zagrać w Harassing Crack. Mam nieaktualne sterowniki. Hasło to 050505. Okej. Okej. Niezbyt skomplikowane to hasło. Na pewno za bardzo nie ochroni jego komputera. Wiecie co znowu zrobiłem? Nie zgadniecie. Co tu jest tam? Był taki. Ruski. Czekaj, 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 czekaj. Wirusy Wiki. Serka wirusa. Podobno zablokowanie urządzeniem sektora na dysku twardym. A to czekaj, 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 czekaj. Tylko co ja miałem zrobić z tym dyskiem twardym teraz? Próbuję uruchomić bez dysku twardego. O, dobra. I teraz tak, bym musiał zrobić tak. HD, na razie sobie włożymy w gatki. Tak, uruchamiamy. Is any good. To nie. Tyk. Dobra. To jest w ogóle. Wyprzedaż, co? Nie wiem, co to jest w ogóle. Po co nam to? Tak, znowu już zapomniałem pendrive'a wyciągnąć z tamtego naprawianego kompa. Tak, wiecie. Dobra, daj mu. Bo nie wytrzymie. Tak ogólnie tam mógł sobie coś jeszcze, jakieś ulepszenie też kupić teraz, nie? Tyk. Umiejętności, o właśnie. Ile mam kasy? 1800, to dawaj. Szybkie naprawanko. Tyk. To jest co tam? Szybsze znajdowanko problemów. Ładuj int. O! Nieelegancko. Teraz tak. Zobaczymy, czy nam zniknie ten blue screen z tyłu, bo wcześniej się ten trochę, ten dysk twardy jakoś inaczej objawiał. On mi się wyłączał w trakcie. Ale może to się różnie objawia. A nie można enterem, tylko trzeba wcisnąć. Nie, dalej jest ten blue screen z tyłu. A może tu jest jakiś większy problem. Weźmy jeszcze raz tam wiki. Nie. Wygląda mi to na nic. Może ma taki screen, bo masz, że ma taką tapetę tutaj ustawioną. Dla zmyły. Remember. O. Anar is 4, 4, 3, 6, 5, 7. Dziękuję. Dobra, to teraz możemy mu naprawić kompa. Możesz mi podkręcić kompa. Proszę bardzo, panie kliencie, klient nasz pan. Uhuhu.
0,37 w ten sposób, o, to 1. Mamy to? Pięknie, elegancko. Sukces podkręcania. Zagrać w H, a dobra, zróbmy sobie benchmark, ale dobra, czekajcie, mam nieaktualne sterowniki. Ej, może to chodzi o sterowniki tutaj? Jezus Maria, on żadnych sterowników nie ma aktualnych. Ktoś po prostu... ma tutaj sprzątnięty kompa, ma. Masz w ogóle Steama na kompie? Nie masz. Dobra, to weźmy ci też od razu zainstalujmy, żebyś mógł zagrać Kraka, czy tam Harasza, czy tam innego Bayera. Sterowniki. A to wydaje mi się, że on ma po prostu taką tapetę dziwną ustawioną, żeby mnie zmylić, że to błąd. A to nie jest żaden błąd. Po prostu lubi takie dziwne upodobania, jak mu blue screeny wyskakują podczas używania kompa. No wiecie, różne zboczenia lubią ludzie. Lubię się katować takimi rzeczami, jakby nie patrzeć. No, nie oceniam. Nie oceniam. Ja zresztą lubię cię, bo ty uskubiłem ci całe konto. Operacyjny też mnie chce mieć, znaczy chce mieć. Dobra, to dawaj. GGOL. Wiecie, bo skupiłem mu konto, to mogę mu wszystko teraz dać, tak naprawdę. XBM 0SZ. No i elegancko. To też zrobione. Teraz tak, benchmark robimy. Lepiej. Benchmark. Zobaczymy, jaki ma 5-4-2-1. 5-4-2-1. A zobaczmy, o co on chciał grać, jaki ma tam benchmark. Chciał coś tam harasz, nie? O to. Będzie mu coś lepszego kupić. O, żeż ty w mordę kopany jezia. A właśnie, bo jeszcze chciałbym zobaczyć, jak te się pliki otwiera tutaj, co oni mają. Nie, czekajcie, to było tak tutaj. Unblocker. Aha, tylko potrzebuję... potrzebuję tych kluczyków, nie? Dobra, tu kupmy sobie, bo i tak go ukradliśmy. Na dużo kluczyków. A kupmy sobie z 5 takich. I co byśmy high.txt, nie? Zobaczymy, czy to nam odblokuje. High.txt. Mamy to. A8A. To muszę wpisać teraz, tak? A8. A80. Co? Raz. Kurde, ale to muszę zapamiętać jeszcze. N T D Y L N T D Y L O. Dobra. Ale głupio, że tu trzeba zapamiętywać, dawać co tu mam. I met a travel from an antique land. Who said to west and the trunkless legs of stone? I met. Spotkałem tego travelera.
West and Tranquilus Leg. Nie wiem, czy to takie fajne tutaj to odblokowywanie. I magię 4. Spróbujmy jeszcze te inne takie rzeczy. Unblocker. I magię 4 JBG. Sześć. M. Sześć. M. Dobra. Łatwo. Aha. Nie wiem, czy warto odblokowywać te rzeczy tutaj. J, 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 P, G. J, 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 krotka J, P, G. Dawaj. P. A. I. My. X. Y. A. I. M. X. Dobra. Patrzmy, co tam się kryje. Termos. Nie wiem, bo termos. A jeszcze, bo tak, samoloty latają, brakuje możliwości. Co to jest tu? To jest jakaś ruletka, to nie, nie chcę. Pirate, Blackroom, nie znalazłem żadnych informacji. Backroom, co to jest? Witamy w bazie danych backroomów. Jeśli nie będziesz ostrożny i nie oderwiesz się od rzeczywistości w niewłaściwych obszarach, lądujesz na zapleczu. O? Zyskać szczegóły i porazy przyjmą zakup. Możesz znaleźć się, żeby pójść na zaplecze? Musisz mnie znaleźć. A to znalazłem. To jest ten dziwny gościu. Tych ufoludów. A to może... weźmy się od niego, odczepmy. On chciał tam zdjęcia jakieś robić, nie? Biznes. Buduj własny biznes i zbogać się już teraz. Klub roboterapii. Wokół jest mnóstwo samotnych ludzi. To jedna z najlepszych firm w tym mieście. Dom spokojny, w którym możesz spędzać czas. Mogą spędzać czas roboty i ludzie. O! Nazwa sklepu. Mogę coś kupić. Melina. Gdzie ja to mogę teraz znaleźć? Słuchajcie, bo jeszcze miałem mu też w ogóle zrobić... jakąś lepszą część kupić, żeby było... żeby mu poszedł ten. Aczkolwiek może jeszcze będę mógł zrobić tak, że... i 5, i 2,4, a mamy jaką tutaj tą kartę? Nie widać. Dobra, to może kupmy mu lepszy procesor. Nie będzie. Zaszalejmy. Dajmy mu najlepszy procesor. Dobra, i teraz tylko pytanie, bo ja coś kupiłem, tylko nie wiem gdzie. A mogę na mapie tutaj zobaczyć? Mapa, o. Klub. Nie. Ja klub kupiłem? Lepkota, walka robotów, części komputera. Klub robo, biznes, o, właśnie, gdzie on jest? Tu. O, Melina nawet się nazywa tak. Ja to mogę zrobić. Lepszy teraz, dostosuj swój klub tak, jak chcesz zmienić kolor. Lepszaj robo dziewczynę. Ej, to ja mogę tutaj tą robo dziewczynę, tutaj ten? Żeby tutaj ten.
Ej, daj. Chodź, mam dla ciebie robotę. Będziesz tak kusząco patrzeć na klientów. Ja sobie mogę ją ten? Ulepszaj robią dziewczynę. Robo dziewczyna nie została wykryta. A czekaj, to ja ją mogę, mam gdzieś tutaj położyć ją? Moment, o co chodzi? Dobra. Ulepszaj robo dziewczynę. Aktualizacja. Kabiny. Tutaj. O kurde. Czekaj. No dobrze. Chyba otworzyłem interes nowy. Chyba otworzyłem interes nowy. A właśnie przyszedł już ten? Przyszedł. Dawaj. Nie tu. Chyba rozszerzam mój biznes. Jakby nie patrzeć. Procesor. Wymienimy na lepszy. A to była chyba płyta. Nie pamiętam. Tak, to był lepszy chyba nawet ten. Dobra, nieważne. Zobaczmy, czy teraz będzie miał te 6 tam tysięcy coś tam, nie? Mam nadzieję, że tak. Bo już mnie na nic więcej nie stać. Zero pięć, zero pięć, zero pięć. Tyk. Dobra. Dawaj. Benchmark. Tyk. Mam nadzieję, że będzie też 6000 tam takiem. Bo mi nie stać na lepszy komputer dla klienta. FPS-y 30. 30 klatek trzyma. 30 klatek trzy. To 6. O, czekaj, 6121. O kurde, czekaj. Ja nie wiem, czy to nie jest za mało. 6121. To było tu. Czy tam było 6100? Mam nadzieję. Tak! Dobra. Ale czekaj, bo teraz on chciał jeszcze podkręcony. Właśnie, tylko czy jak kupiłem nowy procesor, to ja chyba nie będę miał tego podkręconego, nie? Dobra, spróbujmy jeszcze raz mu podkręcić. Dobra, płać. Tak, w razie czego jeszcze raz mu podkręćmy, żeby nie było, że nie ma. Dobra. Cyk, cyk. Teraz wszystko elegancko, ładnie, tylko oddawaj mi mój pendrive, żebym znowu nie stracił. Cyk, 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 cyk. Dokończ. Dobra, jedziemy. Z drogi. Vincent. Nie wiem, czy mi się... A jak tam Melina? Zarabia? Pa. Dobra, to chyba widzę, musimy rozkręcić nowy biznes. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i w takim razie do zobaczyska w kolejnym odcinku, gdzie będziemy dalej rozkręcać biznes, nie? Tak więc... Nara.